Jeśli chcemy nieco przyspieszyć starszy komputer, kupując mu SSD, to zazwyczaj taki dysk będzie wykorzystywał interfejs SATA 3. Może zdarzyć się tak, że w takim komputerze nie będzie SATA 3, a jedynie SATA 2. Oczywiście odczujemy mimo to magię SSD, ale nie wykorzystamy pełnego potencjału takiego nośnika. Z pomocą przychodzą nam przejściówki. To co widzicie to kontroler SATA 3 na PCI Express razy 1, który ma dodać do naszego komputera właśnie SATA 3. Producentem tego konkretnego produktu jest iTek. Jednak podobnych adapterów jest masa. Na PCB tej przejściówki znalazł się kontroler firmy AS Media 106X, który ma zapewniać prędkości na poziomie 6 gigabitów na sekundę, czyli właśnie na poziomie SATA 3. W dzisiejszym filmie sprawdzę, jak szybki będzie dysk SSD SATA 3 pod SATA 2 i przy użyciu adaptera w slocie PCI Express 2.0 razy 1 oraz w slocie PCI Express 2.0 razy 16, a także pod zwykłym SATA 3. Do wszystkich testów, z wyjątkiem tych z SATA 3, wykorzystam komputer z i3-ką 3220 i płytę Gigabyte na chipset H61, która posiada jedynie SATA 2. Warto wspomnieć, że na tej płycie port PCI Express razy 1 podłączony jest pod chipset, a port PCI Express razy 16 pod procesor. Tak mała różnica może wpłynąć na przepustowość, dlatego przetestuję oba warianty. Zazwyczaj port PCI Express razy 16 jest zajęty przez kartę graficzną, więc raczej taki adapter większość osób podepnie pod PCI Express razy 1. Produkt iTeka oferuje nam dwa kanały SATA 3, ale 4 porty, 2 razy SATA i 2 razy eSATA. Skoro mamy tylko dwa kanały, możemy zająć jedynie dwa porty naraz. Adapter ten powinien działać z każdym komputerem, który posiada slot PCI Express 2.0 razy 1, ale zdarzyło mi się, że jedna płyta główna się z nim kłóciła, dokładnie GA-P55M UD2 na inny socket. Skoro znacie już najważniejsze informacje o tym adapterze, to czas na benchmarki. Adapter nie był w stanie osiągnąć tego, co udało się po podłączeniu SSD pod SATA 3, ale był blisko. Na pewno dał radę zaoferować dużo lepsze prędkości niż pod SATA 2. A więc nie jest bezsensowny, wręcz przeciwnie, działa dobrze i pozwala lepiej wykorzystać potencjał SSD. Nie zyskujemy jednak, jeśli chodzi o czas dostępu do dysku, a nawet tracimy w przypadku połączenia przez PCI Express razy 1, które wychodzi z chipsetu, stąd dodatkowe opóźnienie. Jest to jakieś rozwiązanie dla użytkowników starszych komputerów, mających wolne sloty na płycie głównej, którzy chcieliby skorzystać z nowszych standardów. Mój adapter został zakupiony jakiś czas temu i nie ma go już na rynku. W Polsce można znaleźć kilka takich adapterów za cenę około 100 zł. Jest to trochę dużo, ale jeśli chcecie poczekać, to możecie załatwić podobny adapter z Chin za około 40 zł z przesyłką. Koniecznie dajcie znać, czy mam również przetestować inne tego typu adaptery, które na przykład dodają USB 3.0. Dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.